Facet został skazany na 15 lat, ale zabrakło miejsc wolnych w więzieniu. To sąd postanowił wysłać go na bezludną wyspę. Aby nie umarł z głodu, dali mu kozę, ziarna różnych roślin i zapas wody na miesiąc czasu. Po 15 latach statek przypłynął, aby uwolnić faceta. Marynarze popłynęli łódką, aby go zabrać z wyspy. Ku ich zdziwieniu po plaży biegał mały chłopczyk. Jeden z marynarzy krzyknął: "Chłopcze, jak masz na imię?" Rzesiu!